poprzednim odcinku. Hej, zrzuć mi to. Spoko. Zajebiście. Kurwa, ta fizyka, ona jest jak zepsuta, w sensie to takie jest nienaturalne. Raz, dwa, trzy. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas i kontynuujemy Days Gone, moi kochani. 40, chyba drugi odcinek. Witam was bardzo serdecznie. Bardzo miło mi was gościć tutaj. Mam nadzieję, że łapkę zostawicie. O, z tego co mi wiadomo, to chyba seria wam się podoba. Widzę to doskonale po wyświetleniach, po zaangażowaniu, po łapkach. Także bardzo mi miło. Chciałbym zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim udać się tutaj, żeby wysłuchać przemowy pułkownika, ponieważ dowiedziałem się z mega tajnych źródeł moich, że no one mają wpływ na fabułę, podobno. Więc dobrze by było, żeby je ogarnąć. Przy okazji chcę naprawić motocykl i nie ukrywam również, że nie robiłem absolutnie nic od ostatniego odcinka, więc tu w dalszym ciągu jest masa gniazd do wypalenia. Ja boję się, że zwyczajnie do końca roku nie będę miał czasu na to, żeby zrobić tego live'a. Ostatnio wyjeżdżałeś z Wiedźmą z Wyspy. Ale macie na myśli porucznik Whittaker. Zajebiście, poszło, spierdalaj. I nie wiem, czy nie zrobię sobie tego po prostu gdzieś tam. A, to na górę muszę wyjechać. Gdzieś tam zwyczajnie między odcinkami. Ponieważ ja nagrywam, tak jak doskonale wiecie, zresztą przynajmniej ci, którzy oglądacie mnie od dawna, to doskonale wiecie, że tutaj rzeczy się... Dobra, gdzie to było to zaprzysiężenie? Czy ja dobrze jadę? Tutaj było to... Nie. Fuck! Gdzie to było? Jezus Maria, zgubiłem się tej. W drugą mańkę. Nagrywam tylko w czwartki, co oznacza, że niestety, ale mogę wybrać albo nagrać dla was 2-3 odcinki, albo zrobić live'a. I istotnym jest dla mnie... Ja to zrobiłem. Jest to, żeby utrzymać ciągłość, bo na razie zależy mi na... Stoję tu przed wami, wiecie, mając powody do świętowania. Koniec jest bliski. Żebyście ze mną zostali jak najdłużej. Kapitan Corey nie ustaje w wysiłkach, stale powiększając i szkoląc naszą armię. Porucznik Whittaker pracuje bez wytchnienia nad bronią biologiczną, która pozwoli nam zabijać setki świrusów naraz. Ja mam wrażenie, że ona tworzy broń chemiczną, nie pracuje nad bronią biologiczną. Zabijanie całych hord. Wkrótce cięcie i palenie staną się reliktami przeszłości. Przejdziemy z wojny defensywnej do ofensywnej. I wreszcie stawimy opór świrusom, stopniowo odzyskując nasz świat. A on, odpowiadając, rzekł... Powiem wam, że to, co mówi... To, co mówi pułkownik, jest... To koniec świata. Dla mnie jest mocno... To aniołowie zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawo. Dobra, nie ma co. Już mam go dosyć. Sorki, musiałem to zrobić, chciałem uruchomić ten dialog, zobaczyć, co on tam ma nam do powiedzenia. Mam takie wrażenie, że on jest dość specyficznym człowiekiem. W sensie, tutaj celem tego zadania, tego wątku fabularnego jest dowiedzenie się, jakim on jest człowiekiem. Niestety boję się, że on jest człowiekiem, który... jest teraz taka głośna sprawa z TikTokerką, która ma takie mocno... kieruje się wyznaniami, to tak jeszcze bardzo, bardzo mocno. Ja tu nie będę rzucał nazw i tak dalej, ale ona teraz ma grube, grube problemy przez to wszystko. I kompletnie mnie to nie dziwi, bo każdy, kto ma gdzieś tam rozum, to się będzie z nią nie zgadzał. I tak samo jak ja nie zgadzam się najpewniej z pułkownikiem. Co się dzieje? Stary, uwierzysz, kurwa, pieprzony kapitan Corey postawił mnie na warcie. Nie, jakby nie coś miało się stać doktorkowi. No, wiem, to trudna robota, ale na bank sobie poradzisz. Jasne? Tak. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła, czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak tam ucho? Co? Nie słyszę cię? Tak, pierdolę, stary. Nie czuję bólu brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy, czy coś. Mocny szajs. A tak to spoko. Okej. Okay. A hej, widziałem wcześniej panią porucznik. Chyba chciała coś zabrać od doktorka. Tak?
Pomyślałem, że chciałbyś wiedzieć. Dobra, no dzięki. Do zobaczenia, Taylor. Spoko. Kurwa, Taylor moją mordką jest. Esta raz bien. Będzie dobrze. Tylko bójki w barach sobie odpuść. Nie mogę nic obiecać. Wiesz, me parece... Tak sobie myślałem, już dawno nie byłem w syfie. Robię się miękki. Estoy blandando. Ja sobie robię... A, to mówisz serio? Naprawdę chcesz ze mną pojechać? Sam trochę jeździłem, zanim świat się zawalił, wiesz? O, spoko. No to ruszajmy. Kaprolu. Doktorze. Wybieracie się gdzieś? Pułkowniku, dawno nie robiłem żadnego kursu i chciałem się wybrać z kapralem Sanjonem. Nie, nie, nie. Zapomnijcie o tym. Pułkowniku, non tiendo... Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. Zrozum, gdyby coś ci się stało, nikt cię nie zastąpi. Jakiś... Sir, będę go pilnować. Może pan... Odmaszerować, kapralu! Matt, przecież byłem już w syfie. Ja cię rozumiem. Ale mówiłem, gdyby tylko coś ci się stało, to nie wiem, co by było. Nie wiem, co bym zrobił bez ciebie. Okej, więc... Pułkownik Garrett ma jakieś konkretne... pobudki do tego, żeby trzymać naszego doktorka, że tak powiem, w ryzach. Chciałem powiedzieć kolokwialnie za jaja, ale może to, kurwa, co by się nie okazało. Słuchajcie, porozmawiamy sobie z Sarą i zaraz przejdziemy do tematów, a chciałbym porozmawiać na temat, a jakże, kurwa, Hondy. Ale to krótkie zdania będą. Obiecuję. Nie zajmie to całego odcinka. To koniec. Dalej już nie dam rady iść. Mogę jakoś pomóc? Nie możesz. No chyba, że masz pod ręką syntezator DNA. Nie, ale obok Fort Klamath jest sklep z częściami. Dick, nie znajdziesz tego, co potrzebuję. Nigdy się nie nauczę. Ale ja naprawdę wiem, gdzie można to znaleźć. Serio? No, twoja placówka, Cloverdale. Okej, dobra, super. Teraz trzeba tylko znaleźć drogę przez te całe góry. Masz rację, to byłoby niemożliwe. Boże, ty znasz jakąś drogę, prawda? Dobrze, zabierz mnie tam. To rozkaz, pani porucznik? Tak. Nie, ja tylko, znaczy, nie, to nie jest rozkaz. To jak w końcu? Sama nie wiem, to zabierzesz mnie tam, czy nie? Ciepłe ciuchy, lekki bagaż. Hej, Dick. O mój Boże, jeśli jeszcze raz mi podziękujesz, to... Daj znać, to ruszymy. Kurwa, wracamy na północ! Najpewniej wracamy na północ. Wybieracie się gdzieś? Pułkowniku, kapitanie? Tak, jedziemy poszukać sprzętu, którego bardzo potrzebuję. Jasne. Jak tam postępy w pracy? Super. Dzięki, Dicko, pomocy kaprala St. Johna byłam w stanie poczynić pewne postępy. Dziękuję za przydzielenie go do mojego projektu. Porucznik Weaver też zrobił postępy. Zacznie testować swoją broń chemiczną jeszcze przed końcem tygodnia. Słyszałam. Moja będzie gotowa niedługo. Wiecie, że jesteście cenniejsi niż jakikolwiek sprzęt. Sprzęt można wymienić, was nie. Byłam już wcześniej w syfie. Wiesz, że umiem o siebie zadbać. To wszystko. Kapralu? Chcę teraz zobaczyć sprzęt Weavera, sprawdzić, jak sobie radzi. Chcę się rozeznać w sytuacji. Okej, dobra, słuchajcie, kurde, chyba wracamy z powrotem. Jaram się. Ciekawe, jak odbiorą nas wszyscy ci. I może pewnie posłuchamy dialogu. Wszystkie te tak, ser i nie, ser, to salutowanie, rangi i mundury, to takie trochę dość bezcelowe, wiesz? Przecież byłeś w armii, powinieneś rozumieć. Nie porównuj tego. Czyli? No bo na świecie było pełno ludzi, nie wiem, znaczy wtedy wojsko miało jeszcze jakiś sens. Myślę, że teraz ma to więcej sensu. Czemu? Bo wszędzie, kurwa, panuje chaos. Potrzebujemy porządku i dyscypliny, albo nikt nie przeżyje. No, a w sumie jest to tylko poza, jakaś radzą sobie, mimo że żaden pułkownik nie siedzi im na głowie. A wiesz, co jest zabawne? Znaczy, że te mundury i rangi są niby bez sensu? Nie, co? Bo wiesz, w waszym klubie mieliście przecież stopnie czy coś, jak kapitan Szos i prezydent.
Nosiliście odznaki, naszywki, tatuaże, jak mówię. Właśnie, wy też żeście mi sprzedali fajnego, fajny tip na TikToku. No, może nie do końca. Ktoś mi napisał, że te śluby tak wyglądają. Mówisz to, chyba rozumiem. Wiesz, w sumie byłam zaskoczona, że nie miałeś na sobie katany, kiedy przyjechałeś do obozu. Nie sądziłam, że kiedykolwiek ją zdejmiesz. Nawet teraz. Ha? Naprawdę? To muszę spytać pułkownika, czy pozwoli mi zmienić mundur. Właśnie o tym mówię. A to tu było, kiedy przejeżdżałeś wcześniej? Było, ale stacjonujący żołnierze mieli jakby to niedźwiedzi problem. Niedźwiedzi problem? Niedźwiedzi problem. Hej! Wyłącz to! Będziesz musiał zawrócić, kolego. Nie możemy nikomu pozwolić na... Nie możecie pozwolić na co, kapralu? O, przepraszam, nie wiedziałem, że to pani. To rozkaz pułkownika. Kazał nam mieć oko na to, czy nikt nie chciałby prysnąć. Oskarżacie mnie o próbę dezercji? Nie, przepani. No to złaście mi z drogi. Kapralu, co wy tam jeszcze robicie? Zejdźcie mi z drogi do diabła! Tak, przepani, przepraszam. Jezu. Będę musiał to zgłosić! Tak, ja proszę bardzo. Ambitnie, dobrze, słuchajcie, super. Kurna, wracamy. No, poważnie. Co masz na myśli? Powiedział, że złoży na ciebie raport. Znaczy, jak Matt to przyjmie. Pułkownik powie mu, żeby pilnował swoich zasranych spraw i nigdy nie podważał słów oficera. Fajnie, kurde, możemy sobie pobyć z Sarą przez chwilę. Co się stało? Nic, tylko... Spójrz, widok stąd jest niesamowity. No może, chyba tak. Ja już nie widzę takich rzeczy, nie zwracam na to uwagi. Jak to możliwe? To zabiera dech w piersiach. Jasne, kolejny świt, wdzięczny świat budzi się do życia. Ej, gdybyś całymi dniami gapił się w mikroskop, na pewno byś to bardziej docenił. Ale ja doceniam. Pewnie tak. Bardzo. To, że jestem tu o poranku, jest o wiele lepsze niż alternatywa. Będę z tobą szczera. Były takie dni, kiedy nie wierzyłam już, że... No wiesz, że zobaczę jeszcze kolejny poranek. No, znam to uczucie. I jak sobie z tym radziłeś? Znaczy, wtedy? Sam nie wiem. Po prostu chyba jestem zbyt uparty, żeby się poddawać. Nie wierzę ci. Ale poddałem się, Sara. Naprawdę. A wtedy, no wiesz, łapa Buzera się zjebała i musiałem... Znaczy, nie miałem zamiaru dać mu umrzeć, więc... Oglądanie go to... Jak zmaga się z każdym dniem, kiedy nie ma żadnego powodu, żadnego, kurwa, powodu. Chyba nie chciałem go wtedy zawieść, bo sam nie chciałbym skończyć w ten sposób. A wtedy dowiedziałem się, że ty wciąż żyjesz i to wtedy właśnie poczułem, że chcę ze sobą skończyć. Haha, jasne. Nie, serio, tylko... Wtedy przypomniałem sobie, że ciągle masz mój pierścień mongrelsów i to utrzymało mnie przy życiu. Pomyślałem, że znajdę cię i go odzyskam, ale wiesz, jak się to skończyło. Kiepsko. Dokładnie. Ale ja pierdolę, kit je wciska w ogóle. Jasne. Jasne. Możemy to wygrać, Deacon. Możemy. Nie miał kompletnie takiego planu. Czy siebie? Dobrze, słuchajcie, czyli... Wróciliśmy na stare śmieci, mam nadzieję, że nas... Nie? Tak, dojeżdżamy do tunelu... Nie dojedzie coś. Kurde, patrzcie, zawsze jak się wyłączam i nic nie mówię, to oni też przestają coś mówić. Dobrze, w takim razie... Jestem ciekawy, czy Żelazny Mike, czy ktoś z ludzi Żelaznego Mike'a znowu nas zobaczy, czy tu się coś od... Będę potrzebował twojej pomocy, żeby to ruszyć. O mój Boże, co to w ogóle jest? To jest pieczęć. Taki znak ostrzegawczy od wieczystych. Co to jest wieczysty? Wieczyści. Wieczny spoczynek to taki kult. Okaleczali się, czcili świrusów i chcieli być tacy jak oni. No i wiesz, co się działo, kiedy ktoś nie chciał być taki jak oni. Co zrobimy, jeśli się na nich natkniemy? Nie natkniemy się. Wszystkich wymordowałem, więc... To pomożesz mi z tym, czy nie? Tak, jasne. Okej. Okay. Kurde, ja nie wiedziałem, że Sara nie miała w ogóle kontaktu z wieczystymi. To jest też jakiś taki... interesujący temat. No bo, hej, ona powinna chyba mieć kontakt, chociaż...
Ja mogę tu zajrzeć pod machę? Nie mogę. Kurna, przydałby się złom. W poprzednim odcinku wspominałem, że nie potrzebuję punktu umiejętności, który daje mi podwójny złom. W sensie daje mi dwukrotną wydajność złomu. Ale chuj, przecież po co mi, jak mam kupę złomu? Będzie się ciężko przecisnąć. Jezu, nic dziwnego, że wszyscy porzucili auta. To jeszcze nic. Jest taki tunel przy drodze Old Belknap, którym ja i Boozer ciągle jeździliśmy. Korek przed punktem kontrolnym Niro miał chyba z kilometr, kiedy wszystko trafił szlak. Coś okropnego. Widziałem go. Jesteśmy na starych śmieciach. Tak. A tu jest nasza placówka. No tak, to właśnie ten. Jesteśmy. Wow. Nie sądziłam, że jeszcze tutaj wrócę. Dobra, okej. Zasilanie wciąż jest. No, w sumie nic dziwnego. Na dachu zamontowano baterie słoneczne. No i słyszałam też coś o generatorze jądrowym, ale nigdy go nie widziałam. Jasne, tylko jak niby mamy tam wejść? Chodź, pokażę ci. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie, nie? Sara Irene Whittaker, numer 2007659. Dzień dobry, Sara Irene Whittaker. Witamy w placówce badawczej Cloverdale na Żelaznym Stoku. Od twojej ostatniej wizyty minęło 751 dni. Proszę czekać. Wydaje mi się, że wcześniej nie mieliście takiej technologii. To w zasadzie nic takiego. Risi nie jest inteligentna. Bardziej przypomina apkę na telefon. Risi? Responsywny interfejs sztucznej inteligencji. To brzmi trochę jak... Siri. O mój Boże! O co chodzi? Nic, tylko... Co do diabła? Popatrz na to, ile jedzenia! Sara, to powinno być... System nawadniania w pełni automatyczny. Dopóki ma zasilanie, może pracować bez nadzoru. O, wow, kurwa, tutaj w sumie mają wszystko. Jest jedzenie, jest woda, jest prąd, nawet jebitnie wielki płot. Jestem zaskoczony, że nikt tutaj nie mieszka. Jak mówiłeś, wciąż jest zasilanie. Napięcie 8000 voltów przekona każdego, żeby się odpierdolił. Ile, kurwa? Widzisz? Idziemy! Ile, kurwa? 8000 volt? Ty może to przekona Żelaznego? Kryj się! Sara? Uciekaj! Sara! No to kurwa pięknie. Jazda! Kurwa, ptakodemia! Zasrane wrony. Są zarażone. To przez to są tak hiperagresywne. I dlatego możemy mieć przesrane. Myślę, że będzie dobrze, jeśli będziemy cicho. Luz. Chodź. Okej. Co tu się do diabła stało? Nie mam pojęcia. Co? Sara, ci ludzie tutaj pracowali, tak? Znałaś ich może? Tak. Tak, znałam ich. Idziemy, chodź.
Więc ktoś ich zastrzelił, jak co, próbowali wyjść? No tak, na to wygląda. A potem zamknęli to miejsce na głucho i zniknęli? Dlaczego? Nie wiem, Deacon. Nie wiem, nie było mnie tu. Słuchajcie, dość mało pogadaliśmy sobie, więc ja dociągnę ten odcinek jeszcze kawałeczek, ale nie podoba mi się, bo ja, znaczy inaczej powiem. Nie podoba mi się to, co tu się dzieje w tym Cloverfield, Cloverdale. Dlatego, bo co, ktoś wpadł na zajebisty pomysł się tutaj zabunkrować? Przecież ma kupę jedzenia, ma zasilanie, ma wszystko. Słuchajcie, może wiecie co? Kurde, no mało już mi pogadali trochę, ale dużo się fabularnie wydarzyło i ja zamierzam niestety przerwać ten odcinek w tym momencie. Musicie mi wybaczyć, ten będzie troszkę krótszy, ale czuję, że tu się naprawdę dużo wydarzy i przez najbliższe 20-30 minut nie oderwę się od komputera. Co oznacza, że odcinek będzie miał 50 minut, a to trochę za dużo jednak, żebyście obejrzeli sobie go do obiadu, także mam nadzieję, że trochę was zajawiłem tym wszystkim, sam jestem mega zajarany, już nie mogę się doczekać, żeby kontynuować. Sara już dzielnie na mnie czeka tam, a tymczasem ja muszę się z wami pożegnać. Godzina minęła. Ty, działa kurwa kamera, ale jazda. No dobrze, dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że się podobało. Za bardzo żeśmy nie pogadali, ale hej! Są jeszcze kolejne odcinki, także do zobaczyska, bez odbioru. Musisz stać doktorkowi. No, wiem, to trudna robota, ale na bank sobie poradzisz, jasne? Tak, tak. A z tobą jak, stary? Masz jakieś otarcie od siodła, czy co? Może doktorek cię nasmaruje? Jak tam ucho? Co? Nie słyszę cię? Tak, pierdolę, stary. Nie czuję bólu brachu. Doktorek dał mi jakieś oksy, czy coś. Mocny szajs.